Chciałbym podziękować Panu Bogu za to, że zesłał nam takich ludzi, bo przyjechaliśmy tutaj w intencji mszy o rychłą beatyfikację sługi Bożego Roberta Schumana. I chciałbym podziękować za to, że tacy ludzie są i ich jest coraz więcej i w Polsce, i w Europie, i na świecie. Bóg zapłaci. Przy każdych okazji, w której uznam, że ktoś w jakikolwiek sposób zwrócił swoją postawą na gest i na podkreślenie tego, co zrobił.